Siemaneczko, pokażę Wam sposób teraz, jak zmodować swoją naczepkę przeciwlotniczą, wstawić ją do areny, tam zmodować i odstawić z powrotem do bunkra. No, potrzebujemy tą naczepkę, potrzebujemy zaproszenia od Lestera do napadu z bazy, potrzebujemy w bazie Avengera z warsztatem pojazdów i jakiś pojazd, który wjeżdża, no i jednego znajomego. Do metody PS4, którą łatwiej wykonać, sam początek jest, wyświetli Wam się tutaj do góry literka I z filmikiem do Pay. Obejrzyjcie, jak to zrobić na PS4, jest na pewno dużo szybciej i łatwiej jak na Xboxie. Ja tu pokazuję dla Xboxa, bo tamta metoda na Xboxie to jest kurestwo, zwłaszcza te pozyskiwanie danych o sesji, dołączanie, zwłaszcza gdy robi się to we dwóch. Wtedy znajomy musi opuścić nam te rzutki, kurde, my do niego dołączyć. Jest najlepiej robić to wtedy w trójkę. Ja tu pokazuję metodę, która wyjdzie na Xboxie, no każdemu. No, potrzebne na te zaproszenie od Lestera, no to trzeba się zarejestrować w klubie lub w Sekuro Serve, no i mieć rozpoczęty ten napad. I teraz tak, wsiadamy do pojazdu, który może wjechać do Avengera. Tam, tak jak mówiłem, wykupiony już warsztat pojazdów. Klikamy B, żeby wyjść z pojazdu. Zapraszamy do Avengera teraz naszego znajomego. I wsiadamy do pojazdu. Tam otwieramy sobie telefon, szykujemy to zaproszenie do napadu z bazy na jedno kliknięcie. No, szło to zrobić, by jeszcze z tym inną metodą, ale dostała już patcha, tak jak myślałem, że zacznę pokazywać kopiowanie z tamtej metody, jak się wyjeżdżało z bunkra ze znajomym i dostanie patcha, tak dostało. No, trzeba korzystać teraz z tego. I teraz tak, otwieramy na jedno kliknięcie i klikamy A i RT. Równocześnie A i RT, że wyjeżdżamy z Avengera i że przyjmujemy zaproszenie do napadu. Znajomy teraz będzie miał cały czas czarny ekran ładowania, te kółko będzie białe, mu się tylko kręciło. My będziemy w bazie i teraz z bazy udajemy się właśnie do areny, gdzie będziemy robić resztę tego glitcha. Nie polecam, swobodny tryb celowania, zapomniałem o tym powiedzieć na początku. Swobodny, asystowany, opcjonalny, zależy do kogo będziemy dołączali. Do kogo będziemy musieli dołączyć później, musi mieć inny tryb celowania jak my. Też nie polecam tutaj się teleportować, bo nie wiadomo, co tam będzie, czy znajomego nie wyrzuci z auta, jak będziemy odpalać tą akcję koło areny, żeby się tam depnąć przez akcję. Także lepiej wezwać tego buzarda, przelecieć się ten kawałeczek. No i tutaj też miałem męczarnię, jak nie nagrywałem filmiku, to tam się ustawiałem fadzio elegancko, żeby się teleportnąć. Jak już chciałem nagrywać, to już się męczyłem, żeby się mnie teleportowało na motorek. No i dobra, wracamy do areny. No i tutaj właśnie potrzebujemy motorek fadzio lub Sanchez, ale fadzio jest lepszy. Auto, które będzie przekazywało nam mody. Jakiego wy użyjecie, wasza sprawa. Czy tam koła F1, czy Benego, czy tak jak ja już będę dawał tu koła uliczne. Bo tego na Xboxie jest bardzo mało. F1 są obklepane, Benego zwłaszcza. No i te fadzio musimy tak ustawić między tym słupkiem a bramą, żeby nas do niego teleportowało, jak będziemy wsiadać. Ja tu przyspieszę, bo trochę się męczyłem przy tym. Może dałoby radę użyć LG, na przykład RH8 lub zupełnie innego pojazdu i wstawić go tam, w tamto miejsce przy tamtej drugiej bramie, gdzie się robi kopiowanie. Nie wiem, nie próbowałem. No i tak, no musimy tu za ten słupek wstawić, ja tam zaś jeszcze wpadłem na inny pomysł, bo mam tego byka tam na F1-kach. I tam se w końcu ustawiłem. A tu, no, dosiadało mnie na miejsce pasażera, tak aby, nie wiem czemu. No ale trzeba to zrobić tak, żeby nas teleportował. Ten mi tu zsiadł. Cofnąłem kawałek, to już mnie nie tepało wcale, nie mógł wsiąść, czy tam, kurde, wsiadał jako pasażer.
teraz już nie może wsiąść, żeby to ustawić. No musi was teleportować. Wiecie, ten Y musi was teleportować na ten motorek. Ja tu przyspieszę, nie wycinam, tylko przyspieszam te moje nieudane. Aha, no i znajomy. Znajomy cały czas ma ten czarny ekran i w pewnym momencie musiał opuścić nam sesję. To też do tego dojdziemy, ale to albo dołączy do kogoś na inną sesję, albo zwyczajnie zamknie grę i wróci do nas z powrotem. Ja tam na znajomego z konta Szymona sobie pomagałem, on tam nie miał znajomych, którzy by grali w GTA. Jednego dodałem, to nie było do niego w ogóle pozyskiwania, także zam grę wróciłem do gry, żeby sobie zaś się zaprosić do areny, ale do tego dojdziemy. Teraz tak, no jak już ustawimy sobie te fadzie, żeby nas na nie teleportowało, klikając ten trójkąt Y, podchodzimy do bramy, żeby była opcja wyjścia i klikamy jednocześnie Y i A, żeby wyjść i żeby wsiąść. Czyli równocześnie Y i A. Teraz tak, wyjechaliśmy na zewnątrz, znajomy właśnie, który wam pomaga. No, szykuje sobie do... dołącz do gry, do kogoś, żeby mieć już ten pierwszy czarny komunikat, czy na pewno chcesz dołączyć do gry. No ja mówię, tu z Szymona konta sobie pomagałem, on tam nie ma w ogóle znajomych praktycznie, co by grali w GTA. Tam było z dwóch czy trzech, to w ogóle nie było pozyskiwania danych o sesji, takie tak... No też to jest ten minus tego Xboxa, któryś tam jest zgliczowany, jak kopiuje, to już się nie da. No ale ja tam zamknąłem grę, wróciłem do siebie. I teraz tak. Jeżeli on tam już ma ten czarny komunikat, czy na pewno chcesz dołączyć do nowej sesji, to my wtedy otwieramy sobie menu interakcji, najeżdżamy na pojazd, będziemy klikać wezwij przyczepkę przeciwlotniczą, czekamy z 8 sekund i po tych 8 sekundach znajomy no dołącza do któregoś swojego znajomego, no po prostu musi nam opuścić grę. No jeszcze raz mówię, no tam nie było do kogo dołączyć, to zamknąłem grę. Ale tak, otwieramy interakcję, wchodzimy w pojazd, wezwij na czepkę przeciwlotniczą, klikam, czekam te raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, zamykam tam grę. Nad minimapką się pokaże, że XX, Holes XX, 86, ten, opuszcza sesję. No tu... Nie sugerujcie się tym, że tam 8 jeszcze nie opuścił, no bo tam wyłączałem grę. No mam napisane opuszcza grę, wezwałem tą naczepkę, poczekałem te 8 sekund, ten tam opuszcza mi sesję. No opuszcza sesję, dajmy na to, opuszcza sesję przez dołączenie do kogoś, do innej sesji albo zamknięcie gry. A my teraz przenoszły nam się tablice z naszej wezwanej naczepki, wracamy do areny i zamieniamy to fadzio, na którym siedzimy, bo ono jest teraz naszą przyczepką z bunkra, zamieniamy za te fadzio, do którego musiało nam nas tam teleportować. Bang, 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 fadzio. Jeps. I tu już mam swoją naczepkę przeciwlotniczą. Tą z bunkra. A w bunkrze znajduje się mój motorek fadzio. I teraz no, robimy to już tak jak przy modowaniu, które jest wam już pewnie bardzo dobrze znane. Czyli wsiadamy do auta, które będzie nam przekazywało moda. Wjeżdżamy na warsztat. Zmieniamy w aucie cokolwiek. Kurde, nie lubię takich długich filmików, tak dużo gadać, ale no tak to mi tyle czasu zajęło. Czyli zmieniam cokolwiek, jeżeli używacie, tak jak ja tutaj Hotringa, no to przekażę jakieś tam oznaczenia jeszcze. Ja tu na oko dałem 27 numerek, myślałem, że wyjdzie niebieska krata, wyszła mi tam galaktyka. I zmieniamy cokolwiek, wchodzimy w kolor, kolor podstawowy, kolor ekipy, mamy to, nie kupujemy, tylko klikamy dashboard.
kółko Xboxa. Wysiadamy z pojazdu. I teraz nie będzie opcji D-padu w prawo. Jak podejdziemy do Bandito, nie będzie można włączyć interakcji, to dołączamy do kogoś właśnie z innym trybem celowania. Tu dołączam do Bodzia. Bodzio chyba ma ten sam tryb celowania, bo właśnie dostałem ten komunikat, że ten obszar gry zostanie odblokowany po premierze. Już premiera to była już dawno. No wróciła mi tutaj opcja tego D-padu w prawo, ale nadal nie mogłem otworzyć interakcji, dlatego trzeba dołączyć do kogoś z tym innym trybem celowania. Pierwszy potwierdzić, drugi anulować. I trzeba też mieć tutaj właśnie w arenie, też nie mówiłem na początku, łeb zryty, warsztat zbrojeniowy, żeby właśnie tam ta tablica była, gdzie można kupić bronię. Forza, Forza, Fortnite, Fortnite, kurde, kiedy oni usuną tego Fortnite'a. Tu nie miałem pozyskiwania, na szaro dołącz do gry. Też lipa, znowu inny znajomy, tu już klikałem w ciemno, nie wiedziałem kompletnie jaki ma tryb celowania. Czy tu w ciemno ci perferet, tu... Tak jak mówię, no w ciemno nie wiedziałem, czy będzie asystowany, czy swobodny. Na playu jest to łatwiej dużo sprawdzić. Potwierdzam pierwszy, anuluję drugi i teraz podchodzimy do tej tablicy z brońmi. Klikamy D-pad w prawo i wychodzimy z tego. I tu już mamy i opcję D-padu w prawo i menu interakcji. Wyprzedzę was, zadacie pytanie, czy trzeba? Tak, trzeba. Jeżeli tego nie zrobicie, zawiśniecie na czarnym ekranie. Jak znajomy wróci do was na sesję i wyśle wam zaproszenie do swojej areny, wy to potwierdzicie, 100% wisicie na czarnym ekranie, nic z tego nie zrobicie. Czyli teraz wsiadamy do swojej tej naczepki przeciwlotniczej. Znajomy, jak jest już z powrotem w swojej arenie, po prostu wysyła nam zaproszenie. Może nie być widać tych komunikatów, no to wyciągacie telefon w ciemno, otwieracie to, po prostu przyjmujecie to zaproszenie do jego areny. Tu było nawet mignięcie, że już jest moja naczepka zmodowana, zrobiła się niebieska, dostała te uliczne koła, na których mi tu najbardziej chyba zależało, tam olać to oznaczenie. I teraz wychodzimy z areny znajomego, wracamy do swojej areny, ja tu tylko wejdę pokazać, że jest zmodowana, ma to oznaczenie, które i tak później zdjąłem, bo po co mi ono. No i teraz, żeby ją przestawić z powrotem do bunkra, no to wychodzimy przed arenę, klikamy pojazd przez interakcję, wezwij naszą naczepkę przeciwlotniczą, przyślą nam Fagio, wjeżdżamy do areny i zamieniamy za tą tu już zmodowaną. I ona wróci na swoje miejsce do bunkra, a później wam pokażę znowu też Xbox, bo jest, miało być on tylko PS4, jest też Xbox, jak nowa metoda, jak zmodować sobie mobilne. Stara cały czas działa, ale pokażę też przez tą ekipę, przez rankingi, pokażę kolesia na Xboxie, do którego można dołączać też tam awczy. Praktycznie cały czas na jakiejś sesji, na zaproszonych, na jakiejś misji. Że no w takim sposobem można zmodować sobie przyczepkę. Później pokażę właśnie, jak zmodować to MCO, tą nową metodą. Chociaż nie wiem, czy jest sens, skoro działa cały czas ta stara. Mam nadzieję, że skorzystacie, póki to działa, bo wtorek, czwartek można już się spodziewać patcha, przez to, że pokazują, jak sprzedawać darmowe LEDzi za 200 000 elo.